Dzień dobry, 2288. Poprosiłem moją duszę, by spotkała się z Twoją i przekazała Tobie wskazówki, ważne informacje w tym przekazie Tarota Akaszy. To jest przekaz dla Ciebie. Pojawia się jakiś ślepy zaułek, jakbyś poszła jakąś drogą i musiała zawracać, bo nie do końca była to najlepsza ścieżka. Od tego nietrafionego wyboru rozpoczyna się Twój rozkład. Spoglądasz do tyłu, do przeszłości. Popatrz, o czym Ty tutaj myślisz, jeśli chodzi o kwestii tej przyszłości. To jest mężczyzna, król miłości, tylko że od Ciebie odwrócony i plecami, także odwrócony do ziemi, nie kocha, odchodzi. Konsekwencją tego, co się zadziało, jest brak obfitości. Nie jest łatwo. Wielu rzeczy brakuje. Ale to wszystko tutaj, co się zadziało, było dla Ciebie oczyszczeniem. To jest oczyszczenie karmy. Karta karmy jest odwrócona, czyli Ty oczyszczasz się. To, co miałaś przeżyć, energię z poprzednich wcieleń przerobić, zostały przerobione. Więzy karmiczne oczyszczone, więc te kule u nogi, te łańcuchy, które spowalniały Twoje ruchy w życiu, zostały odcięte. Popatrz automatycznie, co się dzieje po odcięciu tych łańcuchów, tych karmicznych więzi. To jest biblioteka Akaszy, więc skrzydła, które Tobie zostały kiedyś podcięte, one odrosły, Ty wibracyjnie wzrosłaś, uniosłaś się do góry i w bibliotece Akaszy otworzyła przed Tobą się Księga Życia. Jest to bardzo ważny czas. Czas, gdzie to Ty tworzysz kolejne w niej zapisy. Jest to bardzo ważne, ponieważ od tej pory Ty przestajesz robić to, co Tobie każą rzeczywistość i inni. Przestajesz odgrywać swoją karmiczną rolę. Ty się uwalniasz. Uwolniłaś. Sama zaczynasz projektować swoje życie, swoją przyszłość, swoje cele, pragnienia i je realizować. Karta w tym położeniu mówi, że to, co sobie zapragniesz, zostanie zrealizowane. Rzeczywistość będzie Ciebie wspierać. Popatrz na tą kartę. Po tym, gdy Ty odnajdujesz to, czego pragniesz, nabierasz wiatru w żagle. Rzeczywistość wokół jest piękna. Popatrz na tą tęczę, a Ty masz taką długą lunetę i patrzysz się daleko przed siebie, daleko w przyszłość, więc myślisz już o czymś, co będzie kiedyś w przyszłości, o swoich celach osobistych. Popatrz na tą kartę. To jest serce piramidy, najważniejsza karta tego rozkładu. To jest karta wzniesienia. To jest karta, która mówi o tym, że było ciężko, ale Ty pokonałaś, zdobyłaś najwyższy szczyt. Pokonałaś wszelkie przeciwności losu. Po osiągnięciu tego szczytu nic już nie jest w stanie Ciebie zaskoczyć. Każda inna sprawa, z jaką będziesz się w życiu zmagać, to są już mniejsze szczyty, bo Ty zdobyłaś najwyższy. Nigdzie już nie będzie tak ciężko. To jest karta wielkiego sukcesu, powodzenia. Ta karta jest to dowód, że faktycznie uwolniłaś się od karmy, że zaczęłaś projektować piękną przyszłość dla siebie i ona zaczyna się spełniać. Ona się spełnia. Popatrz dalej, co się dzieje. Wraca, Twoja dusza wraca,
Po tym, jak naprawiłaś swoją karmę, oczyściłaś ją, dusza wraca do gry. Te wszystkie zwoje to są plany duszy, cele duszy. Zaczynacie działać razem. Ta budowla, która się toczy, to jest cel Twojej duszy na to życie, całe życie. I on się dzieje. Cegła po cegle, zwój po zwoju. Ty realizujesz cel duszy. A dusza robi wszystko, co może, by Ciebie zabezpieczyć i wspierać, byś także była szczęśliwa w tym życiu. I popatrz na ostatnią kartę w rozkładzie piramidy. To jest drzewo życia, to jest źródło, to jest światło, pierwotne światło istnienia. To światło Tobie świeci cały czas. Jak pewnie widzisz, drzewo życia dla Ciebie jest odwrócone. To oznacza, że jeszcze jakieś trudności będą się pojawiać, ale tak jak powiedziałem na tej karcie poniżej, każda trudność to będzie już niższy szczyt, bo Ty zdobyłaś najwyższy. Nic Ciebie tutaj już nie przerazi. Drzewa życia nie da się złamać, nie da się go wyrwać. To jest źródło. Odwrócone czy nieodwrócone, ono Tobie już świeci i nie zgaśnie.